Cześć, to znowu ja, Ola. Ostatnio się poznaliśmy podczas pierwszego warsztatu malowania toreb w ramach projektu Energetyczny z pomysłem, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze spółki PGEJ1 w ramach programu wsparcia gmin lokalizacyjnych. Dzisiaj kolejny rysunek. Otrzymaliście znowu od nas pakiety startowe. Schemat działania jak ostatnio. Wkładamy nasz rysunek do torby i przy pomocy pisaka odrysowujemy kształt. Ostatnio zajęło nam to chwilę czasu. Ten rysunek jest troszeczkę bardziej wymagający, więc staramy się dokładnie odrysować każdy element. Tym razem napis na torbie: energia to nieograniczone możliwości. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Dobra, zabieramy się do malowania. Kolejność dowolna. Ja zacznę od tego zielonego tabletu. Przygotowana przez Was torba będzie tylko i wyłącznie do Waszego użytku, no chyba że chcecie ją może podarować komuś na prezent. Pamiętajcie, aby pędzelek był suchy przy nakładaniu farby i zabieramy się do pracy. Przy zmianie koloru pamiętajcie, aby wymoczyć pędzelek w wodzie, osuszyć i dopiero wtedy brać inny kolor. Oczywiście kolorystyka prac dowolna, nie musicie się sugerować kolorami, które ja wybrałam. Więc będą to Wasze torby. Każdy może mieć inną koncepcję na pomalowanie. Moja torba już jest gotowa. Najpierw zamknę dokładnie farbę, a następnie Wam ją pokażę. Moja torba prezentuje się następująco. Abyście chcieli, żeby zachować twardszy efekt, odłóżcie torbę na 2 dni w suchym miejscu. Następnie poproście mamę albo tatę, aby przy pomocy żelazka ustawionego na 50 stopni oraz papieru pergaminowego, który kładziemy na górę pracy, delikatnie przeprasowali. W ten sposób kolor utrzyma się na dłużej. Zachęcamy do wstawienia Waszych zdjęć, Waszych toreb na nasz profil
na Facebooku Krakowskie Centrum Kultury w Krakowie. Do zobaczenia w następnym filmiku.